Cześć, witam was bardzo serdecznie w odcinku z gry Farming Simulator 16 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się przygotowaniem pól pod zasiew, ale na początku jeszcze kupię sobie nowy ciągnik, bo jak widzicie mam trochę pieniędzy, więc sobie zakupimy nowy ciągnik. No i jest to największy ciągnik w grze, czyli ten Case Magnum. No jak widzicie, tutaj pozostałe ciągniki są już mniejsze, chociaż ten JCB jedzie trochę szybciej, ale ten Case ma większą moc, nawet 100 koni więcej ma, więc sobie go kupimy. Więc okej, zakupujemy go. No i teraz od razu możemy do niego wsiąść. No i jedziemy na farmę po kultywator i zajmiemy się przygotowywaniem pól pod zasiew. No i w przyszłości planuję sobie kupić te pola, właśnie po których teraz jadę. No i jeszcze trochę pól zostanie do kupienia, między innymi też to największe pole zostanie do kupienia. Ale i tak już dosyć sporo pieniędzy zarabiam ze żniw, więc myślę, że dosyć szybko powinienem zarobić na te pola. Ok, więc możemy sobie teraz podczepić ten kultywator i pojedziemy na pola. Ok, może zacznę od tego dużego pola, które zakupiłem dosyć niedawno, więc sobie pojedziemy tutaj, no i teraz pojedziemy na kolejne pola. Ok, więc rozkładam kultywator i rozpoczynam pracę. Może sobie też kamerkę trochę oddalić, żeby było lepiej widać. Chociaż chyba i tak będzie lepiej z takiej perspektywy pracować z tym kultywatorem. Okej, jeszcze zostały dwa przejazdy na tym polu, no i pierwsze pole już będzie gotowe do siewu, chociaż jeszcze raczej później zajmę się siewami, jak trochę więcej tych pól przygotuję, bo raczej będę siał też na dwa siewniki, bo będzie to znacznie szybsze. No i jak po żniwach zarobię trochę pieniędzy, to pewnie kupię sobie te pola w tym obszarze, które się tutaj znajdują. No i później będę zbierał na to duże pole, które kosztuje chyba ponad milion dolarów, więc na to pole będą się trochę dłużej zbierać, ale też jak uzbieram na to pole, to będę mógł z niego bardzo dużo zarobić. Ok, więc pierwsze pole już zostało przygotowane do siewu, teraz pojedziemy sobie na kolejne.
Ok, kolejne pole jest gotowe do siewu i możemy przejechać na następne. Więc teraz pojedziemy sobie na to pole, które znajduje się tutaj. I rozpoczniemy pracę na tym polu. Więc rozkładamy sobie kultywator i rozpoczynamy pracę. Ok, widzę, że też trawa mi tutaj urosła na tym polu, więc będę musiał sobie poza odcinkiem zrobić sianokosy, żeby zebrać siano dla zwierząt. No, w kolejnym odcinku zobaczę, czy będę siał jakieś zboże, czy od razu przejdę do żniwa albo do nawożenia. Ok, tu już kolejne pole zostało przygotowane do siewu, no i myślę, że jeszcze na tym odcinku sobie pojeździmy trochę na tym polu, przygotujemy to pole do siewu, no a resztę pewnie zrobię już poza odcinkiem. Ok, został jeszcze jeden przejazd na polu, no i kolejne pole będzie gotowe do zasiewu. No i pewnie pod odcinkiem sobie tutaj ustawię pracowników, żeby mi siali zboże na tych polach na dwa siewniki. No więc dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie, cześć.